Witamy z Aula Nobilium Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzisiaj wyjątkowa uroczystość w życiu naszej Alma Mater i naszych absolwentów, dyplomatorium rocznika 2020. A naszym gościem jest pani dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, pani profesor doktor habilitowana Irina Kowalska. Dzień dobry, pani dziekan. Dzień dobry. Za chwilę bardzo wzruszający dla wszystkich moment. Rozpoczynamy uroczystość wręczenia dyplomów lekarskich i lekarsko-dentystycznych. Proszę powiedzieć, jak bardzo to jest ważne wydarzenie w życiu naszej Alma Mater? Jest to jedna z ważniejszych uroczystości w życiu uczelni. No, co roku staramy się zorganizować tę uroczystość naszym absolwentom. Dzisiejsza uroczystość jest szczególna, ponieważ to są absolwenci z rocznika 2019-2020. Nie mogliśmy im zorganizować wręczenia dyplomów w zeszłym roku. Rozpoczynała się druga fala pandemii. Więc tym bardziej się cieszymy, że przyjęli nasze zaproszenie i że dziś możemy tą uroczystość naszym absolwentom zorganizować. Oni są troszkę w innym momencie swego życia zawodowego już. Oni już kończą staż podyplomowy. Za chwilę dostaną prawo wykonywania zawodu, ale cieszymy się, że są dzisiaj z nami. No właśnie, pandemia na pewno odcisnęła również ogromne piętno na ich życiu zawodowym. A czego pani dziekan by im życzyła, właśnie tym młodym lekarzom, którzy swoją zawodową karierę zaczęli w tak trudnym dla nich czasie? Chciałabym powiedzieć, że tak naprawdę kończyli studia w trudnym czasie. Większość egzaminów dyplomowych była już w czasie pandemii. Staż podyplomowy odrabiali też w okresie pandemii. Takie trudne sytuacje bardzo często pomagają nawet dokonywać wyborów. Czego im życzę? No, życzę przede wszystkim im satysfakcji i zadowolenia z dokonywanych wyborów. Żeby z pasją wykonywali ten zawód. Życzę im dużo, dużo zdrowia, powodzenia, no i przede wszystkim satysfakcji z codziennej pracy. Bardzo dziękuję za te ciepłe słowa i dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Jest z nami również pani profesor doktor habilitowana Teresa Sierpińska, prodziekan do spraw jakości kształcenia, programów studiów i oddziału stomatologii. Pani dziekan, absolwenci kierunku lekarsko-dentystycznego, którzy za chwilę symbolicznie odbiorą dyplomy, ukończyli studia rok temu, zdając najlepiej w Polsce lekarsko-dentystyczny egzamin końcowy. Sytuacja pandemiczna oczywiście nie pozwoliła, żeby wówczas zorganizować tę uroczystość. A co pani dzisiaj czuje, widząc swoich wspaniałych, wybitnych absolwentów, wychowanków? Bardzo cieszę się przede wszystkim z tego, że tak wielu z nich zechciało jeszcze raz wstąpić w mury naszej uczelni, już z pewnym doświadczeniem, odbierając dyplom, który ma być może trochę inne znaczenie niż gdyby nasi absolwenci odbierali go rok temu, gdyż w zasadzie w tej chwili dyplomy, które odbierają, są obarczone już pewnym doświadczeniem. Głównie chodzi o to, że ci nasi absolwenci odbyli staż, są już w większości po egzaminie końcowym, więc ich dyplom ma zupełnie inną wagę, ponieważ tak naprawdę jest równoważny z odebraniem prawa wykonywania zawodu. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku cały czas się rozwija, pandemia nas nie zatrzymała. Za chwilę chyba ukaże się podręcznik taki do nauczania poświęcony technikom cyfrowym w nauczaniu stomatologii. Nasi wspaniali absolwenci też nie spoczywają na laurach i cały czas muszą powiększać swoje kompetencje zawodowe, nową wiedzę zdobywać praktycznie przez całe swoje życie zawodowe. Oczywiście osoba, która kończy czy to kierunek lekarsko-dentystyczny, czy też kierunek lekarski, musi być świadoma tego, że przez całe życie będzie się uczyć. I zdobywanie nowej wiedzy, nowych umiejętności jest niejako wpisane w sam zawód. Musimy pamiętać o tym, że szkolenie podyplomowe jest być może ważniejsze niż szkolenie przeddyplomowe, bo tak naprawdę pozwala funkcjonować na rynku. Bardzo dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego. Dziękuję również.
Dzień dobry. Naszym kolejnym gościem jest lekarz Katarzyna Konończuk, która przez 6 lat pełniła odpowiedzialną funkcję starosty roku. Co pani czuje w tak ważnym dla siebie i dla kolegów, koleżanek dniu? Cieszę się, że udało nam się dzisiaj spotkać po kilkukrotnych próbach i odwołaniach tej uroczystości. W końcu tutaj jesteśmy i myślę, że to jest taki dzień, gdzie powinniśmy wrócić do tych pozytywnych emocji, do jakby wspomnień z tych 6 lat, że mamy okazję znowu się spotkać i w sumie pożegnać, tak? Bo nie mieliśmy takiej okazji po zakończonym 6 roku. Niestety pandemia bardzo wpłynęła na nasze jakby zakończenie studiów, na nasze egzaminy i cieszę się, że udało nam się dzisiaj tutaj być. Widzę po uśmiechach na twarzach, że bardzo byliście stęsknieni tego kontaktu twarzą w twarz za sobą. Pani wybrała również taką karierę naukową, jest w szkole doktorskiej. Proszę powiedzieć, jaka będzie pani wymarzona specjalizacja? No zdecydowanie pediatria. Nie widzę się w innej dziedzinie. I konsekwentnie na pewno pediatria. Tak. Zdecydowanie. No mimo tego rocznego bagażu pandemii bardzo wam serdecznie gratulujemy. Jesteśmy z was dumni i życzę wspaniałej dzisiaj uroczystości i przeżywania jeszcze raz tych emocji, które was konsolidowały przez 6 lat studiów. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Proszę usiąść. Szanowni Państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie na uroczystości wręczenia dyplomów rocznika kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego, który ukończył studia w roku 2020. Przede wszystkim witam bliskich i rodziny przyjaciół naszych absolwentów, którzy dzięki transmisji online, a nie mogą być dzisiaj z nami. Witamy wszystkich Państwa. Bardzo
Bardzo gorąco witam naszych absolwentów obu kierunków, kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego. Witam najwyższe władze uczelni. Witam jego magnificencję rektora, profesora doktora habilitowanego Adama Krętowskiego. Witam prorektora do spraw kształcenia, pana profesora doktora habilitowanego Adriana Chabowskiego. Witam prorektora do spraw nauki i rozwoju, pana profesora doktora habilitowanego Marcina Moniuszko. Witam pana prorektora do spraw klinicznych i kształcenia zawodowego, pana profesora doktora habilitowanego Janusza Dzięcioła. Witamy serdecznie. Witamy bardzo serdecznie przedstawicielkę samorządu lekarskiego, przedstawiciela Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku, panią dr Ritę Filipowską. Witamy serdecznie. Witam bardzo serdecznie również panią kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, panią magister Jolantę Tobiś-Rozwarską. Znaczy, że będą nagrody sportowe. I witam przedstawicieli władz organizacji studenckich, samorządu, STN-u i FMS-a. Wszystkich państwa bardzo serdecznie witam. Drodzy absolwenci, drodzy rodzice i bliscy naszych absolwentów, szanowni panowie rektorzy, szanowni państwo, raz jeszcze witam wszystkich bardzo serdecznie na uroczystości wręczenia dyplomów naszym absolwentom, którzy ukończyli studia na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym w roku akademickim 2019-2020. Niestety jesienią 2020 roku nie mogliśmy państwu zorganizować dyplomatorium ze względu na zagrożenie epidemiologiczne związane z kolejną falą zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Tym bardziej cieszymy się, że przyjęliście państwo nasze zaproszenie i możemy dziś wręczyć państwu dyplomy lekarza i dyplomy lekarza-dentysty. Jesteśmy w nietypowej sytuacji, bo mija już ponad rok od ukończenia studiów, ostatnich egzaminów. Tak naprawdę skończyliście już staż podyplomowy, złożyliście dokumenty na wymarzone specjalizacje i za chwilę otrzymacie pełne prawo wykonywania zawodu lekarza i lekarza-dentysty. Jeśli wrócimy pamięcią do ostatnich miesięcy nauki na szóstym roku kierunku lekarskiego bądź na piątym roku kierunku lekarsko-dentystycznego, to minęły one w czasie rozpoczynającej się pandemii. Większość egzaminów dyplomowych zdawaliście państwo w zupełnie innych okolicznościach. Dziękuję wam bardzo za ten trudny czas, kiedy nam wszystkim towarzyszyła niepewność, lęk o zdrowie, w którym razem uczyliśmy się nauczania online i razem uczyliśmy się zdawania egzaminów online, aby umożliwić ukończenie jak najszybciej studiów i przygotować państwa do pracy w zawodzie lekarza. Pięknie zdaliście lekarski i lekarsko-dentystyczny egzamin końcowy. Absolwenci kierunku lekarskiego uplasowali się na czwartej pozycji, ale tylko setne punktu dzieliły ich od podium. Absolwenci kierunku lekarsko-dentystycznego zajęli pierwsze miejsce. Bardzo wam serdecznie gratulujemy i poproszę tu o duże brawa. Chcę również podkreślić, że stanowiliście państwo wyjątkowy rocznik, zaangażowany w działalność naukową, ale nie tylko, również w działalność organizacyjną i działalność społeczną. Działaliście aktywnie w organizacjach studenckich, organizowaliście wiele akcji. Wśród was są laureaci stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia naukowe, beneficjenci grantów naukowych,
Zdobywaliście najwyższe funkcje we władzach studenckich w kraju. Wśród was są też wybitni sportowcy. Jesteśmy z was bardzo dumni i bardzo dziękujemy. Niewątpliwie jest wiele pięknych zawodów na świecie. Ale zawód lekarza to nie tylko zawód. To w pewnym sensie powołanie, z którym związana jest nierozerwalnie wyrozumiałość, szacunek dla pacjenta, empatia, potrzeba ciągłego dokształcania, samokształcenia się. To zawód, który otwiera przed państwem wiele możliwości. Pozwala nieść pomoc cierpiącym, odkrywać to, co nieznane, realizować pasje naukowe i spełniać marzenia. Przed wami wiele wyzwań, ale jesteśmy pewni, że nie będą one stanowiły dla państwa problemu. W tym jakże uroczystym i ważnym dla was dniu, w imieniu władz uczelni, całej społeczności akademickiej i własnym, życzę wam dużo zdrowia, sukcesów w pracy zawodowej, zadowolenia i satysfakcji z dokonywanych wyborów, powodzenia w życiu osobistym. Pamiętajcie, że Uniwersytet Medyczny w Białymstoku to jest wasza alma mater. Pielęgnujcie przyjaźnie z okresu studiów. Nie zapominajcie swoich nauczycieli zawodów. Serdecznie gratuluję również rodzinom i bliskim naszych absolwentów. To również państwa święto. Życzę wam wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Szanowni państwo, jak już powiedziałam, to niezwykły rocznik zarówno na kierunku lekarskim, jak i na kierunku lekarsko-dentystycznym. W tym momencie, podczas tej uroczystości, zawsze wręczamy nagrodę imieniem profesora Jakuba Chlebowskiego. Tą nagrodę uzyskuje absolwent Wydziału Lekarskiego, który ukończył studia w terminie określonym planem i uzyskał najwyższą średnią ocen za cały okres studiów. W tym roku nagrodę otrzymuje absolwentka kierunku lekarskiego, lekarz Katarzyna Wojnowska. Uzyskała się... Koleżanka uzyskała średnią ocenę z całego okresu studiów 4,81. Poproszę jego magnificencję rektora o wręczenie dyplomu. Panie rektorze, ale proszę nie siadać. Przyznawane są również dyplomy honorowe rektora. Kto ma zaszczyt otrzymać dyplom honorowy rektora? A więc dyplom otrzymują absolwenci, którzy uzyskali ze wszystkich egzaminów średnią w ciągu 6 bądź 5 lat studiów nie niższą niż 4,75. W roku 2020 dyplom taki otrzymuje 3 absolwentów. Uprzejmie proszę wszystkich państwa o wystąpienie. I jest to lekarz Katarzyna Wojnowska, średnia 4,81. Lekarz Anna Krętowska-Grunwald. Średnia 4,76. Lekarz Izabela Pasierowska ze średnią 4,75. Ja może jeszcze tylko dodam, że na kierunku lekarskim osób ze średnią powyżej 4,5 było aż 11. A 2 osoby miały równo 4,5, także naprawdę bardzo duże osiągnięcie. Wszystkim państwu bardzo serdecznie gratulujemy i jeszcze raz duże brawa.
Panie rektorze, czy możemy zaprosić pana o powiedzenie kilku słów do naszych absolwentów? Pani dziekan, szanowni państwo, drodzy absolwenci, drodzy koledzy już, jesteście już naszymi kolegami. Duma, to co mi przychodzi do głowy, naprawdę ciężka praca. Te studia to są trudne studia i udało wam się osiągnąć. Jesteście już lekarzami, ale to rzeczywiście była ciężka praca. To było wiele wyrzeczeń i szczególnie mieliście ciężko, że był to okres pandemii pod koniec. Także naprawdę gratuluję wam bardzo serdecznie. To jest wielkie osiągnięcie. Jeszcze tego nie doceniacie, ale to jest naprawdę wasze wielkie osiągnięcie. Ja nie chciałbym przedłużać, ale takie trzy take home messages, trzy takie moje rady na przyszłość chciałbym wam dać. Po pierwsze, praca lekarza to nie jest praca w biurze. To nie jest praca, którą można odpękać i pójść do domu. To jest praca, która jest z wami cały czas. To jest praca, to jest przede wszystkim nie tylko praca, ale przede wszystkim poświęcenie. To jest pasja. Pacjent musi być waszym najważniejszym dobrem, celem i praca dla pacjenta musi być czymś, co czemu poświęcacie swoje życie. Jeżeli ktoś nie czuje tego, to naprawdę niech zrobi MBA, niech zostanie dyrektorem albo pójdzie do firmy farmaceutycznej, albo zmieni zawód, zajmie się deweloperką albo czymś innym. Jeżeli nie czujecie, że pacjent jest najważniejszym waszym celem, to naprawdę nie warto kontynuować tego zawodu. Po drugie, jest takie powiedzenie, po pierwsze nie szkodzić. Ja to zmieniam i mówię, leczenie nie może być gorsze niż choroba. Pamiętajcie, że jak będziecie podejmowali decyzje terapeutyczne i będziecie patrzyli na pacjenta, to musicie się zastanawiać, czy to, że mu zastosujemy to leczenie, tą operację, czy to ten sposób leczenia nie będzie gorszy niż sytuacja, jaka jest teraz. Czy pacjent nie będzie bardziej cierpiał, czy nie będzie miał więcej dolegliwości. Zawsze musicie to sobie pamiętać. Leczenie nie może być gorsze niż choroba. I po trzecie, nauka, nauka i jeszcze raz nauka. Skończyliście studia, zaczynacie rezydentury, ale ciągle musicie się uczyć i ciągle będziecie musieli się uczyć. Bo zawód lekarza to jest taki zawód, którym się ciągle musimy wszyscy uczyć. I profesorowie tu siedzący, i rektor, wszyscy musimy się uczyć, bo medycyna się zmienia. I musimy być zawsze aktualni. Także te trzy moje rady chciałbym, żebyście wzięli sobie do serca. Życzę wam sukcesów w tym życiu zawodowym. Życzę wam, żebyście wybrali te specjalizacje, które są najbliższe waszemu sercu. Życzę także sukcesów osobistych. Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy panie rektorze. Zapraszam do zabrania głosu przedstawiciela samorządu lekarskiego, panią doktor Ritę Filipowską. Pani doktor reprezentuje Okręgową Izbę Lekarską w Białymstoku. Zapraszam. Ich magnificencje, szanowni państwo, bardzo serdecznie was witam. Izba Lekarska, którą mam przyjemność reprezentować, ma swoją wieloletnią, stuletnią tradycję, jeszcze przedwojenną. W tym roku obchodzimy stulecie Izb Lekarskich, ale były potem długie lata przerwy i wznowiliśmy swoją działalność w 1989 roku, czyli to już ponad 30 lat. Dzisiaj Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku liczy ponad 7 tysięcy lekarzy i lekarzy stomatologów. Izba Lekarska jest nade wszystko strażnikiem postępowania lekarzy zgodnie z etyką zawodową. Rzecznik odpowiedzialności zawodowej i sąd lekarski broni nas przed niesłusznymi pomówieniami, a lekarze za błędy i zaniechania. Izba Lekarska to również promujemy szkolenia i podnoszenie kwalifikacji lekarzy. Dbamy o integrację, zwłaszcza lekarzy młodych. Sponsorujemy i zachęcamy do rozwijania talentów indywidualnych lekarzy, malarskich, artystycznych. W tym roku wydaliśmy z okazji stulecia Izby Lekarskiej album Twórczość malarska lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej.
Szanowni Państwo, gratuluję serdecznie dyplomu. Jesteście lekarzami. Serdecznie witam Was w imieniu Izby Lekarskiej, w gronie społeczności lekarskiej i życzę wielu sukcesów w pracy zawodowej. A jeśli się stanie, że praca będzie Waszą pasją, to znaczy, że jesteście szczęściarzami, bo nie ma nic wspanialszego niż robić to, co się kocha. I tego serdecznie Wam życzę. Spełniajcie swoje wizje, marzenia zawodowe i pozazawodowe, a może w następnym albumie zobaczycie również swoje prace. Przed rokiem otrzymaliście tymczasowe prawo wykonywania zawodu i rozeszliście się do różnych szpitali. Macie już swoje doświadczenia i chcielibyśmy, abyście się mogli z nimi podzielić z koleżankami i kolegami. Dlatego zapraszam Was 26 listopada bieżącego roku o godzinie 11 do tej auli na uroczyste wręczenie prawa wykonywania zawodu, które Wam zostanie przepisane już na długie lata. Jako przewodnicząca Komisji do Spraw Rejestru i Prawa Wykonywania Zawodu deklaruję, że przygotujemy jak najszybciej to możliwe wszystkie dokumenty pozwalające Wam rozpocząć dalszą ścieżkę kształcenia w wybranym przez Was kierunku. Zapraszam 26 listopada, godzina 11, aula. Do zobaczenia. Bardzo dziękujemy, pani doktor. Zapraszam pana rektora Adriana Chabowskiego. Pani dziekan, panowie rektorze i przede wszystkim wy, absolwenci i rodziny wasze. Wiele ciepłych słów już usłyszeliście, na pewno jesteście dumni z naszej uczelni. Ja bym chciał przede wszystkim, oprócz oczywiście gratulacji, bo to jest wielkie osiągnięcie, naprawdę na to was było stać i ja jestem dumny z tego, ale chciałbym przede wszystkim wam podziękować. Podziękować za wiele aktywności, które przekazaliście dla nas i pokazaliście, jak społeczność akademicka powinna funkcjonować. Tu przede wszystkim mam na myśli kontakty ze starostami, starostami grup, roczników, kontakty z poszczególnymi studentami, które to kontakty dawały nam pewność, że robimy, co możemy, żeby kształcenie zdalne było prawidłowo prowadzone. To wasze sugestie, to wasze uwagi były tą miarą wspólnego naszego sukcesu. Nie umiem wyrazić w tej chwili tej wdzięczności, bo bez was po prostu nie osiągnęlibyśmy tego celu. Stąd też jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie wam dziękuję. Chciałbym wam powiedzieć, że takie wyzwanie, które było przed państwem w postaci nowości, jeżeli chodzi o zajęcia czy egzaminy online, było wyzwaniem, które was wzmocniło, bo każdego dnia w swojej pracy będziecie mieli teraz różne wyzwania i będzie wam po prostu łatwiej. Życzę wam, żebyście po pierwsze kontynuowali naukę i kształcili się już do końca swojego życia. Zapraszamy w nasze mury do szkoły doktorskiej na przykład, ale i na rezydentury. Bardzo serdecznie życzę wszystkim wszystkiego najlepszego, ale chciałbym w tej chwili podziękować przede wszystkim tym studentom, którzy bardzo aktywnie uczestniczyli w życiu akademickim, w tej kulturze akademickiej, w społeczności akademickiej, którzy funkcjonowali na co dzień, no mimo takich, a nie innych czasów. I poproszę o wystąpienie panią Annę Kętowską-Grunwald, STN. Zapraszam.
poproszę pana Mateusza Grochowskiego. Samorząd studencki. Poproszę panią Katarzynę Kojnończuk, samorząd studentów. Poproszę pana Mateusza Biedrzyckiego, chór. Poproszę pana Krzysztofa Konona. I to jest nasz NZS. Poproszę panią Małgorzatę Kowalską, STN. Poproszę Konrada Zuzdę, chór. Poproszę pana Patryka Gugnackiego, STN. I poproszę pana Bartłomienia Rusztyn, PTSS. Absolwent kierunku lekarsko-dentystycznego. Dziękujemy bardzo, panie rektorze, i zapraszam pana rektora do spraw nauki i rozwoju, pana profesora Marcina Moniuszko. Szanowni państwo profesorowie, drodzy rodzice, ale przede wszystkim wy, drodzy absolwenci, od zakończenia studiów minął co prawda rok, ale na dobre rzeczy zawsze warto poczekać. Jak mawiał zresztą Robert Lewandowski po zdobyciu Ligi Mistrzów po 30. Życzę wam bardzo serdecznie, żebyście nie musieli długo czekać na to, co jest najważniejsze w medycynie. Może nie najważniejsze, ale najpiękniejsze. Wdzięczność pacjentów, bo to jest niesamowite i życzę, żebyście jak najszybciej mogli tego doświadczyć, a jak najpóźniej pretensji, by to w tej proporcji się odbywało. No i życzę, byście jak najkrócej musieli czekać na jak najwyższe zarobki. To nie jest może najważniejsze, ale również niezwykle istotne. Podczas stażu i w najbliższym czasie już się przekonacie, że ta prawdziwa medycyna może nie do końca jednak wygląda tak, jak jest przedstawiana w serialach medycznych, często wybitnych serialach medycznych, bo po prostu w prawdziwej medycynie jest o wiele więcej emocji, prawdziwych, żywych emocji. A co do tych romansów, które są w serialach medycznych, to w prawdziwej medycynie nie wiem, nie słyszałem, więc chyba nic z tego, nie o to chodzi. Kochani, to jest niesamowite. Jeżeli już mówimy o serialach, to tak naprawdę życzymy wam dociekliwości doktora House'a, jeżeli trzymając się jakichś już archetypów serialowych. Dociekliwości, nie uzależnienia od opioidów. Dociekliwość wystarczy. Ci z was, którzy trafią na rezydentury do naszych najlepszych szpitali klinicznych w Polsce również, czyli do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, czy do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego. Myślę, że bardzo wiele okazji do tego, by sprostać takim zagadkom medycznym nie zabraknie. Znaczy wszyscy staniecie przed tymi zagadnieniami, przed tymi problemami, no ale będzie nam niezwykle miło spotkać się z tymi z was, którzy zdecydują się pozostać na terenie naszych szpitali klinicznych, jak wspomniałam, najlepszych. Także serdecznie ciągle zapraszamy. Wielkim przywilejem co roku prorektora do spraw nauki i rozwoju
jest zaszczyt podziękowania osobom, które, no to budzi mój ciągle niekłamany naprawdę niezrozumienie i podziw, jak można na takich studiach mieć tyle siły, by fantastycznie zdawać egzaminy, ale przy okazji dać tyle z siebie dla innych, jeżeli chodzi o działalność naukową, bo to nie jest tylko i wyłącznie dla siebie, to jest również zostawianie własnej energii, własnej pracy na rzecz innych i organizacji działalności naukowej, której przykładem jest chociażby najlepsza w Polsce konferencja, w skrócie zwana po prostu BIMCEM. I mam wielką przyjemność zaprosić tutaj i wielki zaszczyt podziękować kilku osobom, które no w sposób niesamowity przyczyniły się do tego, pomimo wszystkich innych obciążeń, by ta aktywność naukowa waszego rocznika, w całości wyjątkowego rocznika, ale w moim tym przedziale chciałbym podziękować tym aktywnym naukowo, była możliwa. Mam wielki zaszczyt, by zaprosić tutaj również i podziękować następujące osoby. Pani Anna Krętowska-Grunwald. To była przewodnicząca STN-u i również to okazja, kolejna podziękowania za wybitne osiągnięcia naukowe. Mam wielki zaszczyt już. Zapraszam również tutaj, chciałbym bardzo również serdecznie podziękować pani Małgorzacie Kowalskiej, byłej wiceprzewodniczącej STN. Chciałbym zaprosić również do nas i chciałbym serdecznie podziękować pani Monice Oleksiuk, byłej sekretarz STN-u. Proszę, by dołączył do nas również pan Andrzej Chomentowski, członek zarządu STN. Ci ludzie naprawdę robili niesamowitą robotę, a ta konferencja to jest mega wydarzenie i ogrom wysiłku, stresu, energii, którą zostawili, było coś niesamowitego. W dalszym ciągu osoby, które były w to zaangażowane, choć nie tylko w to, pani Aleksandra Basaj, członek zarządu STN, zapraszamy serdecznie. Jest ze mną przewodniczący STN, pan Cezary Pawlokaniec, który wręcza, przygotował i ufundował tę nagrodę. Zapraszam serdecznie do nas również byłą członkinię zarządu STN, panią Bogumiłę Szewczak. Jeśli mowa o wielkiej takiej ponadnormatywnej aktywności naukowej, to również chciałbym serdecznie pogratulować i podziękować kilku osobom. To pan Krzysztof Drygalski. Serdecznie zapraszam. Chcemy podziękować za wybitne osiągnięcia naukowe. Ale chyba tylko wirtualnie na razie, tak panie rektorze? Zapraszam do nas pana Bartłomieja Borawskiego. To również okazja do podziękowania za wybitne osiągnięcia naukowe. Tej samej bardzo przyjemnej okazji chcemy wyróżnić również pana Emila Rozenka. Zapraszamy do nas. Bardzo proszę, by dołączył również do nas kolejny pan doktor, któremu chcemy podziękować i pogratulować wybitnych osiągnięć naukowych, to pan Konrad Zuza. Nie będzie. Rozumiem, podziękujemy tylko wirtualnie. Szanowni Państwo, wielkie, wielkie brawa dla Was wszystkich za to, co zrobiliście. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, drodzy absolwenci, były nagrody za wybitne osiągnięcia w nauce, były nagrody za działalność w organizacjach studenckich, były nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe, no i przyszła pora na sport. Zapraszam panią magister do wręczenia statuetek wybitnym sportowcom i już od razu proszę o omówienie dyscypliny sportowej. Oczywiście.
Szanowne władze uczelni, szanowni państwo i wy absolwenci, a raczej kochani lekarze, tak, bo już odebraliście, praktycznie skończyliście w zeszłym roku uczelnię. Cieszę się, że mam tę przyjemność stać tutaj w tym miejscu i zaprosić za chwilę na scenę tutaj studentów, którzy nie tylko poświęcali się nauce, a tej nauki było dużo, ale również znaleźli czas na to, żeby przyjść na trening i zrealizować swoje zainteresowania sportowe. Dziękuję również studentom za to, że ogromnie angażowali się i w organizacji pracy na rzecz rozwoju Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i za to, że reprezentowali uczelnię w zawodach rangi ogólnopolskiej, uzyskując zadowalające wyniki sportowe. A pragnę nadmienić, dołączyć się tutaj do słów pani dziekan, że faktycznie ten rok był wyjątkowy i z żalem żegnam studentów, którzy już odeszli, tak, ponieważ na miejsce ich przychodzi trochę mniej osób, ale mam nadzieję, że znajdą się też zastępcy i w jeśli chodzi o działalność naszego klubu uczelnianego, także też może znajdziemy kolejnych wspaniałych członków. Zapraszam po odbiór statuetki panią Monikę Andruszkiewicz. Studentka ta reprezentowała naszą uczelnię w pływaniu, a takim koronnym stylem to był kraul i motylek, także dziękujemy. Poproszę panią Edytę Mermer. Pozwolę sobie odczytać, co jest napisane na statuetce. Podziękowania dla Edyty Mermer za ogromne zaangażowanie, profesjonalizm i znakomitą organizację pracy na rzecz rozwoju sekcji wspinaczki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Nie ma tutaj z nami jeszcze jednej studentki, Alicji Kucharskiej. Obie te studentki aktywnie uczestniczyły w działalności właśnie tej sekcji wspinaczki. Muszę powiedzieć, że dzięki właśnie tym osobom ta sekcja bardzo mocno się rozwinęła i z kilkuosobowej, że tak powiem, sekcji rozrosła nam się do bardzo dużej sekcji, gdzie mamy nawet 40 uczestników. Także bardzo dziękuję. Poproszę Karolinę Sobieszuk. Jest przedstawicielką sekcji tenisa stołowego, także również tutaj dziękuję za reprezentowanie uczelni na arenie. Poproszę pana Jakuba Grzybka. Jest pan Jakub Grzybek? Dobrze, kolejna osoba. Poproszę pana Sebastiana Juchnickiego. Obaj panowie reprezentowali sekcję koszykówki. Szkoda, że się nie pojawili, ale poproszę pana Jakuba Żukowskiego. Jest. Pan Jakub reprezentuje sekcję piłki nożnej i miał bardzo trudne zadanie do wykonania, ponieważ bronił naszej bramki. Proszę również pana Mateusza Grochowskiego. I tutaj chciałabym się chwilkę zatrzymać przy Mateuszu, ponieważ podziwiam takich studentów, którzy nie dość, że angażują się w działalność uczelni, tak, ponieważ Mateusz pełnił rolę przewodniczącego samorządu, to jeszcze znalazł czas na to, żeby przyjść na zajęcia z piłki nożnej i reprezentować uczelnię. Także bardzo dziękuję i mam nadzieję, że takich osób będzie coraz więcej na naszej uczelni. I poproszę jeszcze pana Bartosza Jechanowskiego. Ma
mamy tutaj jednego z członków zarządu klubu uczelnianego AZS, który bardzo prężnie działał i dlatego bardzo mi szkoda, że po prostu odchodzicie, ale również reprezentował naszą uczelnię w Trójboju i w Ergometrze. Także dziękuję. Jeszcze raz dziękuję, a wszystkim studentom życzę powodzenia, spełnienia marzeń. No i żebyście nie zapominali o tym, że aktywność fizyczna też jest bardzo ważna w naszym życiu. Dziękuję. Bardzo dziękujemy, a teraz oddajemy głos młodzieży i zapraszam reprezentantkę samorządu studenckiego, panią Karolinę Gładkowską. Serdecznie zapraszamy. Szanowni panowie rektorzy, państwo dziekani, zaproszeni goście, no i wy drodzy absolwenci oczywiście. Coś się kończy, coś się zaczyna. Jak to moi poprzednicy wszyscy mówili, w waszym przypadku wiemy, że miało to miejsce już rok temu, ale cieszę się, że możecie teraz uczestniczyć w tak ważnej uroczystości, jaką jest dyplomatorium. Myślę, że po wielu latach spędzonych tutaj nabyliście mnóstwo wiedzy, którą jako lekarze stażyści mogliście wykorzystać w doskonaleniu swoich umiejętności praktycznych. Wierzę, że nie uważacie czasu stażu za czas zmarnowany, a dzięki niemu nabyliście dużo doświadczenia, które pomoże wam w przyszłej pracy z pacjentami. I ufam, że jako lekarze rezydenci dalej będziecie realizować swoje pasje w ochronie i powołanie w ochronie zdrowia. Mam nadzieję także, że te lata, które tu spędziliście, będziecie bardzo miło wspominać i nie zapomnicie o nas oraz, że będziecie nas odwiedzać na różnych wydarzeniach, bo mamy ich, jak wiecie, organizowanych wiele przez różne organizacje. Chciałabym także wspomnieć o dwóch bardzo ważnych osobach, które studiowały razem z wami na kierunku lekarskim, o Kasi Konończuk i Mateuszu Grochowskim. Ta dwójka ludzi była wyjątkowo zaangażowana w działalność studencką. Byli członkami zarządu samorządu studentów w latach 2017-2019, za co bardzo serdecznie im dziękuję. To oni pokazali tak naprawdę nam, jak funkcjonuje samorząd i że każdą działalność studencką da się połączyć z tak trudnym kierunkiem studiów, jakim jest lekarski, i nie zwariować przy tym. Życzę wam, Kasiu, Mateuszu, dalej dalszych sukcesów. Kasi w samorządzie doktorantów, natomiast Mateuszowi jako przewodniczącemu w Parlamencie Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Chciałabym jeszcze podziękować absolwentowi kierunku lekarsko-dentystycznego, Bartoszowi Jechanowskiemu, który także był... zaangażowany w czasie studiów w działalność samorządową oraz przewodniczył najbardziej imprezowej organizacji na naszej uczelni, grupie BUM. I myślę, że to za kadencji Bartka w Herkulesach odbywały się najlepsze imprezy. Drodzy absolwenci, na koniec chciałabym wam życzyć odwagi, żebyście spełniali swoje marzenia. Realizujcie się dalej w waszej pracy i z uśmiechem witajcie każdy nowy dzień. Wszystkiego dobrego i powodzenia w dalszej karierze. I chciałabym teraz poprosić na środek Kasię, Mateusza i Bartka. Zapraszam pana Filipa Bosowskiego, przedstawiciela oddziału IFMS-a Poland, naszego oddziału białostockiego. Zapraszam. Szanowni panowie rektorzy, szanowni państwo dziekanie, drogi koleżanki i koledzy. Instytucje studenckie są bardzo ważne, co nie zawsze się podkreśla. Pozwalają nam budować stowarzyszenia, poznawać ludzi i budować jakże ważną społeczność.
Gdyby rankingi opierały się tylko na stowarzyszeniach, nasza uczelnia zdecydowanie by prowadziła i byłaby bezkonkurencyjna. Nasze stowarzyszenie IFMS-a Poland w Białymstoku jest niejednokrotnie przedstawiane jako model, jako wzór do naśladowania. Osiągamy sukcesy na szczeblu narodowym i jesteśmy bardzo szanowani. I to dzięki wam właśnie, bo postawiliście cegiełki do stworzenia tego, czym to teraz jest. I za to wam bardzo dziękuję ja i moi koledzy i koleżanki. Dziękuję bardzo i chciałbym zaprosić w kolejności Urszulę Domysławską. Mateusza Jankielewicza. Krzysztofa Drygalskiego. Adriannę Klimuszko. Mateusza Biedryckiego i Julię Relder. Dziękujemy bardzo. I teraz mam prawdziwą przyjemność zaprosić starościnę. Pani Kasiu. Pani Kasia pięknie z nami pracowała przez te 6 lat. Zapraszamy. Szanowni Państwo rektorzy, dziekani, wszystkie osoby oglądające nas online, tak, w trakcie transmisji, ale przede wszystkim moje koleżanki i koledzy. Jest mi niezmiernie miło was przywitać dzisiaj na rozdaniu naszych dyplomów. Spotykamy się nie na koniec studiów, lecz na koniec stażu, czyli w kolejnym bardzo ważnym etapie naszego życia. Cieszę się, że pomimo rocznego opóźnienia tak licznie przybyliście na dzisiejszą uroczystość. Dzisiejszy dzień jest uczczeniem naszej ciężkiej 7-letniej pracy, tak naprawdę mówię 7-letniej, ponieważ ten rok stażu był dla nas również niesamowitym doświadczeniem i zdobywaniem przede wszystkim wiedzy praktycznej. Stale zdobywamy wiedzę, a przez ostatni rok właśnie tą wiedzę praktyczną. Mimo że emocje po ukończeniu studiów już opadły i myślę, że każdy z nas inaczej się dzisiaj czuje niż jakby się czuł rok wcześniej, gdybyśmy mieli terminowo dyplomatorium. No niestety musieliśmy je odkładać kilkukrotnie. Ale mimo tego uważam, że powinniśmy wrócić do tych pozytywnych emocji, do wspomnień z ostatnich naszych 7 lat, szczególnie tych 6 lat studiów. Pamiętam, jak nasi starsi koledzy straszyli nas tym 6 rokiem szczególnie, że będzie bardzo ciężko, że będzie dużo egzaminów, ogrom nauki. No my się spotkaliśmy z czymś jeszcze bardziej trudnym. Jeszcze mieliśmy dodatkowo pandemię, która spowodowała, że niestety musiałam na przykład odwołać egzamin z psychiatrii godzinę przed egzaminem, więc pamiętam wasze rozczarowanie, złość i sama pamiętam, jak to wszystko przeżywałam, łącznie z panią dziekan, z panem rektorem Chabowskim. No niestety musieliśmy podejmować trudne decyzje, ale myślę, że te decyzje nas wzmocniły. Chciałabym wam podziękować, że jakby podjęliście decyzję na pierwszym roku, żebym to ja was reprezentowała i że nie zmieniliście tej decyzji przez kolejne 6 lat. Dziękuję wam za to, że mogłam z wami współpracować, że mogłam was wszystkich tak naprawdę poznać, każdego z was z osobna. I chciałabym jakby życzyć wam, tak, dalszych sukcesów i żebyście w tym momencie, jak wybieraliśmy niedawno nasze specjalizacje, to jakby najważniejsza decyzja w naszym życiu, co będziemy dalej robić z naszą przyszłością, żeby każdy z was się dostał na tą wymarzoną specjalizację i spełniał swoje marzenia.
Chciałabym również Was poprosić, żebyście pamiętali o przyjaźni, bo to jest najważniejsza rzecz, myślę, którą wynieśliśmy z naszej uczelni. To właśnie te znajomości, żebyśmy o nie dbali, pielęgnowali i pamiętali o sobie, tak, w kolejnych latach i żebyśmy mogli się spotykać za 5, 10, 20 lat i wspominać te różne historie, które wydarzyły się w trakcie studiów. W imieniu całego mojego roku chciałabym podziękować rodzicom, dziadkom, wszystkim bliskim, którzy mieli ogromny wpływ na naszą edukację, na to, że mogliśmy ukończyć te studia, za to, że mogliśmy zostać lekarzami. Szczególne też podziękowania chciałabym złożyć Państwu rektorom, panu rektorowi Krętowskiemu, panu rektorowi Moniuszko, panu rektorowi Chabowskiemu, panu rektorowi Dzięciołowi oraz dziekanom, panu profesorowi Chryszko, pani profesor Sierpińskiej, ale przede wszystkim pani dziekan Kowalskiej, która przeprowadziła ze mną mnóstwo rozmów i szczególnie na tym szóstym roku. Ja nigdy nie zapomnę tych emocji, które były w nas, gdzie musieliśmy bardzo trudne decyzje podejmować i ta współpraca, myślę, że nam się wspaniale układała. Jest mi bardzo miło, że mogłam właśnie, że to ja jako was przedstawiciel mogłam współpracować tutaj z każdym, z pracownikiem uczelni. Chciałabym również szczególne podziękowania skierować do pani Izabeli, tutaj przedstawicielki z dziekanatu w kierunku lekarsko-dentystycznego, no i mojej ukochanej Renatce, bez której byłoby niemożliwe dopilnowanie wszystkich dokumentów, wszystkich legitymacji, pieczątek, naklejek i jeszcze wiele różnych innych spraw. Bardzo, bardzo wszystkim serdecznie dziękuję i oczywiście dziękuję wszystkim pracownikom uczelni, którzy mieli nawet minimalny wpływ na to, że mogliśmy studiować na UMB i że mogliśmy zostać lekarzami. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy studentom. Tak jak mówiłam na wstępie, to był wyjątkowy rocznik, który kończył studia w wyjątkowym czasie. Przechodzimy, proszę Państwa, do najbardziej uroczystego momentu dzisiejszej ceremonii wręczenia dyplomów. Poproszę wszystkich Państwa o powstanie. A kolegów absolwentów proszę o powtarzanie treści przyrzeczenia lekarskiego. Przyjmuję z szacunkiem i wdzięcznością dla moich mistrzów nadany mi tytuł lekarza. I w pełni świadomy związanych z nim obowiązków przyrzekam. Obowiązki te sumiennie spełniać. Służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu. Według najlepszej mej wiedzy przeciwdziałać cierpieniu i zapobiegać chorobom. A chorym nieść pomoc bez żadnych różnic, takich jak rasa, religia, narodowość, poglądy polityczne, stan majątkowy i inne. A chorym nieść pomoc bez żadnych różnic, takich jak rasa, religia, narodowość, poglądy polityczne, stan majątkowy i inne. Mając na celu
wyłącznie ich dobro i okazując im należny szacunek. Mając na celu wyłącznie ich dobro i okazując im należny szacunek. Nie nadużywać ich zaufania i dochować tajemnicy lekarskiej nawet po śmierci chorego. Nie nadużywać ich zaufania i dochować tajemnicy lekarskiej nawet po śmierci chorego. Strzec godności stanu lekarskiego i niczym jej nie splamić. A do kolegów lekarzy odnosić się z należną im życzliwością. Nie podważając zaufania do nich, jednak postępując bezstronnie i mając na względzie dobro chorych. Stale poszerzać swą wiedzę lekarską i podawać do wiadomości świata lekarskiego wszystko to, co uda mi się wynaleźć i udoskonalić. Stale poszerzać swą wiedzę lekarską i podawać do wiadomości świata lekarskiego wszystko to, co uda mi się wynaleźć i udoskonalić. Przyrzekam to uroczyście. Szanowni Państwo, zbliżamy się do takiego bardzo uroczystego momentu wręczenia dyplomów lekarza dentysty i dyplomów lekarza, ale jeszcze zanim przejdziemy do wręczania dyplomów, zespół dziekański również postanowił wyróżnić osoby za aktywność, inwencje i osiągnięcia związane z pracą na rzecz uczelni i społeczności studenckiej. Bardzo poproszę pana dziekana Tomasza Chryszkę o wręczenie dyplomów wyróżnionym absolwentom. Pani Katarzyna Konończuk. Pani Kasiu, bardzo, bardzo dziękujemy. Proszę zostać, proszę zostać. Pani Małgorzata Kowalska. Pan Mateusz Jerzy Biedrycki. Pani Anna Krętowska. Pani Urszula Domysławska. I pan Mateusz Grochowski.
Szanowni Państwo, zapraszam pana Mateusza Grochowskiego, który poprosił również o zabranie głosu. Tak, tutaj z Danielem też chcieliśmy w imieniu nas wszystkich podziękować też osobie, która włożyła na bardzo dużo w trakcie naszych 6 lat studiów i trochę nerwów ze strony i może władz uczelni, ale i asystentów, ale też i naszej, bo nie zawsze było miło. Ale na koniec jest dobrze. Ankiety nie zrobiliśmy żadnej, kto będzie wręczał kwiaty. Ale mimo wszystko, Kasiu, dziękujemy ci jeszcze raz bardzo serdecznie. Myślę, że w imieniu nas wszystkich. Dziękuję. Właśnie ze stresu zapomniałam wam podziękować za prezent, który już dostałam w tym roku. I oczywiście przyrzekam, nigdy nie zapomnę o ankietach. Szanowni Państwo, proszę usiąść. Przystępujemy do uroczystości wręczenia dyplomów lekarza dentysty i lekarza. Kolejność powiedziałam nieprzypadkowo. Ja może tylko powiem, że w roku 2020 studia na kierunku lekarsko-dentystycznym ukończyło 64 osoby, na kierunku lekarskim 168 osób. Były to jeszcze roczniki o nieco zmniejszonym limicie. Cieszymy się, że przybyliście Państwo tak licznie i o wręczenie dyplomów na kierunku lekarsko-dentystycznym poproszę panią dziekan Teresę Sierpińską. Pani lekarz-dentysta Dorota Bryła. Pan lekarz-dentysta Mariusz Józef Dmochowski. Pani lekarz-dentysta Marta Filimoniuk-Pagur. Pani lekarz-dentysta Ewelina Gąsowska. Pan lekarz-dentysta Filip Bartosz Gołębiewski. Pan lekarz-dentysta Bartosz Jechanowski. Pani lekarz-dentysta Anna Klepacka. Pan lekarz-dentysta Maciej Krzysztof Kopiński.
pani lekarz dentysta Justyna Langowska. Pani lekarz dentysta Natalia Michalczuk. Pani lekarz dentysta Magdalena Nawrotek. Pani lekarz dentysta Edyta Karolina Pawlak. Pan lekarz dentysta Bartłomiej Rusztyny. Teraz zapraszam absolwentów kierunku lekarskiego i będę miała zaszczyt wręczyć Państwu dyplomy. Dyplom lekarza otrzymuje pani Monika Andruszkiewicz. Dyplom lekarza otrzymuje pan Jakub Antosik. Dyplom lekarza otrzymuje pani Anna Ramowicz. Dyplom lekarza otrzymuje pani Eliza Izabela Augustynowicz. Dyplom lekarza otrzymuje pani Paulina Maria Ausztol. Dyplom lekarza otrzymuje pan Mateusz Barwikowski. Dyplom lekarza otrzymuje pani Aleksandra Basaj. Dyplom lekarza otrzymuje pani Izabela Bernacka. Dyplom lekarza otrzymuje pan Mateusz Jerzy Biedrycki. Niech żyje do mnie.
Dyplom lekarza otrzymuje pani Paulina Bilska. Dyplom lekarza otrzymuje pani Adrianna Błachuszewska. Dyplom lekarza otrzymuje pani Anna Bohdanowicz. Dyplom lekarza otrzymuje pan Paweł Bomba. Dyplom lekarza otrzymuje pan Bartłomiej Borawski. Dyplom lekarza otrzymuje pani Katarzyna Borkowska. Dyplom lekarza otrzymuje pan Andrzej Chomentowski. Dyplom lekarza otrzymuje pani Natalia Cichocka. Dyplom lekarza otrzymuje pani Karolina Cylwik. Dyplom lekarza otrzymuje pani Sylwia Kinga Czech. Dyplom lekarza otrzymuje pani Aleksandra Anna Czupowska. Dyplom lekarza otrzymuje pani Eliza Czyżak. Dyplom lekarza otrzymuje pani Urszula Domysławska. Dyplom lekarza otrzymuje pan Mateusz Wojciech Grochowski. Dyplom lekarza otrzymuje pan Cezary Adam Grunwald. Dyplom lekarza otrzymuje pan Patryk Gugnacki.
Dyplom lekarza otrzymuje pani Joanna Maria Haczewska. Dyplom lekarza otrzymuje pani Dorota Jabłońska. Dyplom lekarza otrzymuje pani Anna Jachimowicz. Dyplom lekarza otrzymuje pan Adrian Jaskulski. Dyplom lekarza otrzymuje pan Sebastian Juchnicki. Dyplom lekarza otrzymuje pani Aleksandra Kamińska. Dyplom lekarza otrzymuje pan Szymon Karwowski. Dyplom lekarza otrzymuje pani Beata Julia Klaja. Dyplom lekarza otrzymuje pani Adrianna Klimuszko. Dyplom lekarza otrzymuje pan Artur Koczkodaj. Niech żyje nam, niech żyje nam. Niech żyje nam, niech żyje nam. Dyplom lekarza otrzymuje pan Krzysztof Jakub Konon. Dyplom lekarza otrzymuje pani Katarzyna Konończuk. Dyplom lekarza otrzymuje pani Natalia Kopkiewicz. Dyplom lekarza otrzymuje pan Mikołaj Romuald Korabiewski. Dyplom lekarza otrzymuje pan Michał Kostro, syn Tadeusza. Dyplom lekarza otrzymuje drugi pan Michał Kostro. Niech żyje nam, niech żyje nam. Dyplom lekarza otrzymuje pani Anna Kowalczyk.
Dyplom lekarza otrzymuje pan Rafał Kowalewski. Dyplom lekarza otrzymuje pani Małgorzata Kowalska. Dyplom lekarza otrzymuje pani Joanna Aleksandra Kozłowska. Dyplom lekarza otrzymuje pani Aneta Krawczuk. Dyplom lekarza otrzymuje pan Przemysław Krawczyk. Dyplom lekarza otrzymuje pani Magdalena Krawiel. Dyplom lekarza otrzymuje pani Anna Krętowska-Grunwald. Dyplom lekarza otrzymuje pan Bartosz Król. Dyplom lekarza otrzymuje pani Natalia Królik. Dyplom lekarza otrzymuje pani Justyna Anna Kryńska. Dyplom lekarza otrzymuje pan Maciej Adam Krzysztofiak. Dyplom lekarza otrzymuje pani Aleksandra Leoniak. Dyplom lekarza otrzymuje pani Paulina Katarzyna Lewandowska. Dyplom lekarza otrzymuje pani Eliza Łuczko. Dyplom lekarza otrzymuje pani Katarzyna Natalia Łuka.
Dyplom lekarza otrzymuje pan Mateusz Łukasiewicz. Dyplom lekarza otrzymuje pani Patrycja Makarewicz. Dyplom lekarza otrzymuje pani Izabela Markowska. Dyplom lekarza otrzymuje pani Joanna Matwiejuk. Dyplom lekarza otrzymuje pani Olga Mazuruk. Dyplom lekarza otrzymuje pani Edyta Maria Mermer. Niech żyje nam, niech żyje nam, niech żyje nam. Dyplom lekarza otrzymuje pani Małgorzata Mężyńska. Dyplom lekarza otrzymuje pani Klaudia Katarzyna Mickiewicz. Niech żyje nam, niech żyje nam, niech żyje nam. Dyplom lekarza otrzymuje pani Paulina Mierzejewska. Dyplom lekarza otrzymuje pan Paweł Mironiuk. Dyplom lekarza otrzymuje pani Paulina Molska. Dyplom lekarza otrzymuje pani Marta Maria Niwińska. Dyplom lekarza otrzymuje pani Katarzyna Ewa Nowińska. Dyplom lekarza otrzymuje pani Klara Julia Nurska. Dyplom lekarza otrzymuje pani Monika Oleksiuk.
Dyplom lekarza otrzymuje pan Michał Olkowicz. Dyplom lekarza otrzymuje pan Maciej Omyła. Dyplom lekarza otrzymuje pani Zuzanna Pac. Dyplom lekarza otrzymuje pani Izabela Elżbieta Pasierowska. Dyplom lekarza otrzymuje pani Marta Piątkowska. Dyplom lekarza otrzymuje pani Wiktoria Piórkowska. Dyplom lekarza otrzymuje pani Izabela Płońska. Dyplom lekarza otrzymuje pani Żaneta Poracka. Dyplom lekarza otrzymuje pani Małgorzata Marta Przychodzeń. Dyplom lekarza otrzymuje pani Joanna Pszczoła. Dyplom lekarza otrzymuje pan Hubert Puziuk. Dyplom lekarza otrzymuje pani Marta Oliwia Reszka. Dyplom lekarza otrzymuje pani Magdalena Reszko. Dyplom lekarza otrzymuje pani Julia Roleder. Dyplom lekarza otrzymuje pani Maryla Anna Romaniuk.
Dyplom lekarza otrzymuje pan Emil Bartosz Rozenek. Dyplom lekarza otrzymuje pan Michał Sankowski. Dyplom lekarza otrzymuje pani Marta Maria Siemieńczuk. Dyplom lekarza otrzymuje pani Karolina Sobieszuk. Dyplom lekarza otrzymuje pan Daniel Staszczuk. Dyplom lekarza otrzymuje pani Maria Suchocka. Dyplom lekarza otrzymuje pani Nina Suligowska. Dyplom lekarza otrzymuje pani Magdalena Sulik. Dyplom lekarza otrzymuje pani Paulina Szerszeń. Dyplom lekarza otrzymuje pani Bogumiła Szewczak. Dyplom lekarza otrzymuje pani Justyna Paulina Szewczyk. Dyplom lekarza otrzymuje pani Joanna Szreniawska. Dyplom lekarza otrzymuje pani Edyta Szwaj. Dyplom lekarza otrzymuje pani Anna Szymanowska. Dyplom lekarza otrzymuje pani Aleksandra Tokarewicz. Dyplom lekarza otrzymuje pani Magdalena Tomaszewska.
Dyplom lekarza otrzymuje pani Matylda Trusiak. Dyplom lekarza otrzymuje pani Małgorzata Tryniszewska. Dyplom lekarza otrzymuje pani Aleksandra Ulicka. Dyplom lekarza otrzymuje pan Artur Grzegorz Wilk. Dyplom lekarza otrzymuje pani Joanna Wnorowska. Dyplom lekarza otrzymuje pani Karolina Wojciechowska. Dyplom lekarza otrzymuje pan Rafał Wojcieszuk. Dyplom lekarza otrzymuje pani Katarzyna Urszula Wojnowska. Dyplom lekarza otrzymuje pani Magdalena Anna Wojtan-Kamińska. Dyplom lekarza otrzymuje pan Rafał Wolszczuk. Dyplom lekarza otrzymuje pani Anna Maria Woźny. Dyplom lekarza otrzymuje pan Jakub Bartłomiej Wójtowicz. Dyplom lekarza otrzymuje pani Karolina Żernaczuk. Dyplom lekarza otrzymuje pan Jakub Żukowski.
przyjechaliście tak licznie już jako absolwenci na tą uroczystość wręczenia dyplomów. Szanowni Państwo, uprzejmie proszę o powstanie. Wysłuchacie Państwo hymnu uczelni. Tam, gdzie Podlasia zielone serce bije i gdzie Branicki pałac dumnie trwa, uczelnia nasza od wielu lat żyje i szczęśliwe cele w swym działaniu ma. Medyczna uczelnia to kadra rzetelna, kształci medyków, wysyła ich w świat. Drodzy absolwenci, szanowni państwo, każda uroczystość ma swój koniec, również i ta powoli zbliża się do końca. Zanim zakończymy tę uroczystość, pozwólcie państwo, że złożę podziękowania wszystkim tym, którzy przyczynili się do uświetnienia swoją obecnością bądź zorganizowania tej obecności. Bardzo serdecznie dziękuję magnificencji rektorowi, wszystkim naszym rektorom, pani dr Rycie Filipowskiej za przybycie na naszą uroczystość. Bardzo serdecznie dziękuję Pocztowi Sztandarowemu, który zawsze z nami jest. Pozwólcie państwo, kierujemy głowy w stronę chóru. I podziękujmy pięknie chórowi. Bez niego te uroczystości. Bez obecności chóru nigdy by te uroczystości tak pięknie nie wyglądały. Na ręce pani dyrygent, pani docent Anny Moniuszko składam serdeczne podziękowania. Raz jeszcze bardzo, bardzo dziękuję. Chciałabym podziękować wszystkim, którzy zostali za organizacją tej uroczystości. Dziękuję pani magister Hannie Sarosiek, panu rzecznikowi Marcinowi Tomkielowi, wszystkim, którzy organizowali transmisję online. I pozwólcie państwo, że podziękuję mojemu zespołowi, który pracuje w dziekanacie. Dziękuję pani Renacie Gorolewskiej. Renata w tym roku miała dwa roczniki, jeśli chodzi o dyplomy. Dziękujemy pani Izabeli Stojak, która jest odpowiedzialna za kierunek lekarsko-dentystyczny. I oczywiście gorące podziękowania na ręce pani magister Justyny Kurcewicz, kierownika dziekanatu, która pilnuje zawsze całości, żeby wszystko miało to taką piękną oprawę. Pani kierownik, bardzo serdecznie dziękujemy. Pozwólcie państwo, że raz jeszcze złożę serdeczne gratulacje i życzenia naszym drogim absolwentom, ale również ich rodzinom. To również państwa święto. Gratuluję wszystkim, którzy są tutaj obecni i którzy oglądają nas online. Życzę państwu wszelkiej pomyślności, dużo zdrowia, powodzenia. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Dobre obóz i to
taka.